Dzień dobry, witam, Paweł Żuchowski. Dziś chcę podyskutować z Wami na temat bezpieczeństwa. W weekend, jak wiecie, znów doszło do ataków terrorystycznych na terenie Wielkiej Brytanii i po kolejnych tego typu wydarzeniach ostatnich miesięcy nasuwa się taka konkluzja. Europa nie wyciągnęła wniosków po atakach z 11 września 2001 roku. To oczywiście moje zdanie, ale choć politycy wysyłali swoich żołnierzy na wojnę z terroryzmem, wspierając amerykańskie operacje wojskowe, no zapomnieli, że terroryzm za chwilę może dotyczyć także wszystkich żyjących na Starym Kontynencie. Wydawało się, że trzeba wzmocnić kontrolę lotnisk, by terroryści znów nie porwali samolotu. W taki sposób pojmowaliśmy wówczas terroryzm. Nie ma się co oszukiwać, mało kto podejrzewał, że terroryści zamiast bomb zaczną wykorzystywać samochody, by rozjeżdżać nimi ludzi. Terroryści po 11 września szukali luk w zabezpieczeniach i coraz to nowszych sposobów do przeprowadzenia ataków. Próbowali choćby umieszczać ładunki w pojemnikach po tonerach i wysyłać je w paczkach samolotami, czy też wnosić niebezpieczne substancje na pokłady maszyn. Pół kroku za terrorystami były amerykańskie służby, nie europejskie. To Ameryka nadawała ton tej walce, to Amerykanie zaczęli wprowadzać pierwsi choćby skanery na lotniskach. A w Europie słyszeliśmy, przypomnę, głosy, że to kolejna przesada. Zupełnie inaczej działo się tutaj w Ameryce. Obywatele USA podchodzili z większą wyrozumiałością dla służb. Po 11 września Amerykanie wyciągnęli wnioski z tego, co się stało i zrobili naprawdę wiele, by nie doszło do kolejnego wielkiego zamachu. Cały świat przy tej okazji krytykował Stany Zjednoczone za podsłuchiwanie obywateli, prowokacje FBI czy inwigilowanie pewnych środowisk. Ale od 2001 roku, poza zamachem w Bostonie czy atakiem w San Bernardino, nie doszło do poważniejszego zamachu tutaj w Ameryce. Ale to nie tak, że w USA nikt nie planuje ataków terrorystycznych. Prób było naprawdę wiele. Nie ma miesiąca, by Federalne Biuro Śledcze nie zatrzymywało ludzi sympatyzujących z Państwem Islamskim. Ale służby działają skuteczniej. Lepiej też ze sobą współpracują i wymieniają się informacjami, co jest ważne. Opracowano też plany na wypadek zagrożenia. Miasta naszpikowane są kamerami, systemami identyfikacji tablic rejestracyjnych i twarzy. Są takie systemy powiadamiania, które uruchamiają się na smartfonach czy ekranach telewizorów. Tak służby mogą natychmiast informować ludzi o sytuacji kryzysowej. Oczywiście kosztowało to miliardy dolarów, ale przede wszystkim postawiono na kontrolę internetu, wyłapywanie osób podejrzanych o terroryzm, kontrolowanie tych, którzy wchodzą na strony związane z terrorystami i przenikanie do takich środowisk. Parę lat temu krytykę na świecie wywołała informacja o tym, że agenci FBI inwigilowali meczety i nagrywali kazania. O sprawie informował dziennik Wall Street Journal. Agenci mieli nagrywać kazania i obserwować poczynania imamów. Po 11 września miano przeprowadzić co najmniej kilkanaście takich dochodzeń. Po latach o sprawie wiemy trochę więcej. Były to czynności takie sprawdzające. Agenci otrzymywali różne informacje, które były po prostu weryfikowane. Na dobrą sprawę postawmy sobie pytanie, czy to coś złego? Jeżeli ma to zapobiec atakowi terrorystycznemu, to żyjemy w takich czasach. Czy nam się to w zasadzie podoba, czy nie, służby muszą działać. W taki sam sposób zareagowano, gdy na jaw wyszły informacje, że firmy telekomunikacyjne tutaj w Stanach Zjednoczonych współpracowały z amerykańskimi służbami, czy że agenci podsłuchiwali rozmowy Amerykanów. Ale najwyraźniej to była słuszna droga, dlatego że, tak jak powiedziałem, nie było poważniejszego ataku. Nie ma wyjścia, europejskie służby będą musiały pójść tą samą drogą. Powinny zacząć to robić po 11 września 2001 roku. Teraz jest trochę późno, ale nie za późno. Tylko trzeba zacząć działać szybko. Ja jestem ciekaw Waszych opinii w tej sprawie. Chętnie z Wami podyskutuję. Możecie zostawić poniżej swoje komentarze w tej sprawie. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia i usłyszenia. Paweł Żuchowski.